Witam was ludzie serdecznie, z tej strony SurvivalMan, a my zaczynamy nową serię na kanale Sabotaina, Złam Zasady, bez pierdolenia mojego pitolenia itp. Zaczniemy nową grę. Mamy dwie postaci do wyboru. Złą zabójczynię, bądź swoistego z natury. Dobrze, po prostu inne dodatkowe, punkty jest tutaj więcej niż zabójcy, będziesz grał będziesz ostatnia z całej drużyny, komand potrzebuje jego 5 początkowych głównych, które może rozwijać szybciej niż dodatkowe, to lekka broń, bądź ciężka broń energetyczna, nieuzbrojony oraz pierwsza pomoc. No to chyba kurwa ten pójdziemy, bo to facet. Tak szczegół, własne ustawienia, polecimy sobie własnymi. Co mi to da? Jeśli ciężkość, to klasa pancerza, spoko. Taki. A dobra, to się akurat przyda piątki. A tu kurwa pójdę w leczenie dzisiaj. 15 broni. Dobra. Trochę więcej tu. Tutaj bym poszedł jeszcze tą siłę i zręczność trochę. Mało się całe. I bez pierdzielenia zacznijmy nową grę. Grafika może nie rozpierdala, bo to jest 2004 gra. Na pewno trochę pomiędzy jednym odcinkiem a drugim taki etap, który otwieram hajsem samochód. 6 chyba tam przydaje. 3 razy szybciej podróżuje. I plus, że gra jest 100% jako polska. Nieprawda, mam inny kevlar. Dokładnie. I pistolet. Dobra. Ale zagrała całkiem o. generała, po pierwsza misja agencji MODO 15 miesięcy do... A kurwa, ale tam nic nie jest. Okej. O Jezu. Mogę to... Wow, o Jezu. O. Przepraszam, i tak już jestem spóźniona. Dobra. To jest... A. Tutaj ulepszenia... Statystyki. Spoko. Ile mogę nosić? 80 słaby ten ciężar. Trudno. O, panie władzo, panie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Proszę wybaczyć. Leżcie, człowiek. Jesteś policją, no ja tu wiesz jak mi pomóc. Ja pierdzielę. Rok jest przyznęcony. No patrzcie. O. Taka jest mapa. Pompy, marzenie, zmęczone, stupy, podpisania, pewne. Podnieś po... Aj. Jolo. Oj, właśnie, o tym mówię. Podkumam mapkę i patrzcie, gdzie muszę zapierać. Tam gdzieś na czerwono świeci, to muszę zapierać. Mówię, między tym pierwszym odcinkiem a drugim, dopiero hajsy kuźwa jest są. Nie ma bata, bo to kuźwa jest taki pierdliwe, jak się chodzi. Ja też się jakoś pospieszyć. Ups. To właśnie klikłem. What the fuck? Coś popsułem! Fuck! O kurde! Coś popsułem! Dobra, momentowo wiecie, chciałbym coś popsuć. Dobra, wracamy, tym razem zrobiłem save'a od razu. Da się pieszyć? Nie da się niestety. I zrobiłem inny myk, włączyłem własny. Zamiast własny wziąłem ustawienia gry. Trudno. Ja ser będę grał na samochód. Chciałbym pomóc, ale nie wiem. Daj Kevlar! Może lepiej zapytać tego dużego faceta z przodu. On duży to nie jest, ale dobra. Czego? Tak, tak. Tak. Ja pierdzielę. Tak się dobrze dźwięk działa. Co nie ma co narzekać. Ja pierdzielę. Chciałbym pomóc, ale nie wiem. Daj pancerz. A tu nie zeskoczy. Pamiętam jak to się kończy. To jest lawa. To jest kurde pieprzona lawa. Wróć na... Nie do mnie z tym pytaniem. Bardzo przepraszam. Przepraszam, i tak już jestem spóźniony. Może lepiej zapytać tego dużego faceta z przodu. Lepiej za dużo nie gadać, bo można ściągnąć na siebie kłopoty. Dobra, bar, wróć na luz. Taka spokojna muzyka. Może proszę spróbować z tyłu. Jak się masz, koleś? Jak leci? Jakoś się kręci. Podwójna whisky, czysta. Się robi. Ładny lokal. Lokal ładny. Ludzie, to już inna historia. Jest tu kilka przyjacielskich osób. Nie mam pewności co do żadnego z nich. Skąd pewność, że warto zacząć od któregoś z nich? Byłem kiedyś taki jak ci faceci, ale wtedy wszystko wyglądało inaczej. Dane słowo coś znaczyło. Nie było mowy o mieszaniu w to rodziny, ale to już przeszłość. Jak to? Kilka dni temu zaginęła moja córka. Ma tylko 18 lat. Jest piękna. Może któryś z tych facetów miał z tym coś wspólnego. Niektórzy za pieniądze są gotowi na wszystko. Wiesz, kto mógł to zrobić? Szczerze mówiąc, nie brałbym pod uwagę połowy 100 obecnych. To może nawet nie być żaden z barowiczów. Po prostu nie mam pojęcia. Wiesz, dokąd mogli ją zabrać? Chyba tak. Facet, który tu przychodzi, opowiadał swojemu kumplowi o dziewczynie w nocnym klubie voodoo. Z jego opisu przypominała moją córeczkę. Gdzie to jest? W dzielnicy Pokręconych Aniołów. Pełno tam szumowin z całego miasta, mnóstwo prochów. Moja córka nigdy by tam dobrowolnie nie poszła, to porządna dziewczyna. Nigdy tam nie byłem, ale słyszałem powieści. Są tam dziewczyny tańczące w klatkach, wiszących nad parkietem. To tam była dziewczyna, o której mówił ten facet. Myślisz, że jest w jednej z klatek? Kiedy pomyślę o mojej córeczce w klatce... Jestem twardy. Poszedłbym po nią sam, ale zabiliby mnie. Nie mam umiejętności, które pozwoliłyby mi wyjść z tego cało. A jaki pożytek będzie miała ze mnie rodzina, jeśli zginę? Dokładnie. Rozumiem cię. Wiesz, wyglądasz na twardego z sukinkota. W oczach widzę spryt. Myślisz, że mógłbyś to zrobić? Nie mogę ci za to zapłacić, ale jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, powiedzmy, że potrafię się odwdzięczyć. Jak nazywa się twoja córka? Aris. Ma na imię Aris. Dziwne imię, ale dobra. Piękne imię. Odnajdę twoją córeczkę. Jak ona wygląda? Hej, dzięki wspólniku. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięczny. Dam ci jej zdjęcie. Ile za whisky? O, to na koszt firmy. Słuchaj, uważaj tam na siebie. To nie miejsce dla mięczaków. Dzięki za drinka. Przyjemność po mojej stronie, panie... Reed. Kent Reed. Uważaj na siebie i na moją córeczkę. Spoko. Ale dubbing, kurde, jest fajny. Mimo tej chujowej grafiki, dubbing bohatera jest zajebisty. Teraz wypieczna kuźwa... Ja pierdzielę. To jedynie co wkurza. Bez samochodu to ta gra jest taka... 2 na 10, to 2 na 3. Ale strzelanie też się pały, ale... Od czego gra 2004 mam? Ty dojebę. Wykonamy tą misję, zakończymy, potem próbuję jakoś wymącić kasy i kupić samochód, bo tak to kurde się nie pamięć nie będę. Puta dymaj. Co to było? Co to od kurczyczyna było? Coś tu było i zniknęło. Może lepiej zapytać tego dużego faceta z przodu. A po pierwsze miejsce są państwo. Dobra. A! Już pamiętam, to jest z pierwszej misji. A spierdol tak trochę się działo. Przykro mi, nie do mnie z tym pytaniem. Domysł próby. Opuszczasz. Więc powiem. Dobra. Na brama. Ktoś będzie chciał sapet mu w pierdziel. Proszę, piszę. I pata. Teraz to muszę zapieszać cały czas prosto. Ja pierdzielę. Robi się, trzeba zapieprzać kurde tam z tego klubu. Trzeba zrobić pierwszy w klubie. Ale plus jeden jest jeden gry. Gdy będę miał samochód, to wam pokażę jaki jest plus. Ta nie jest też taka strasznie wymagająca. Tylko się ładuje. Odpieprz się! Zejdź mi z oczu! Chcesz na pyrkę? Odpieprz się! Jebną aż pałką. Nie zawracaj głowy. Pałki zaczną chodzić na pole. Czekaj. Oj! Czego ci trzeba? Jak leci? Pracowita noc. Podwójna whisky. Czysta. Kim ty jesteś? Oj, pierdolę. Ładny lokal. Kurde, mi się chyba podoba. Klatki z tancerkami to fajny pomysł. Szef Jolini. Kto jest szefem? Wiesz, nie będziesz poznać go, którego zobaczysz. Znasz imię któreś z nich? Chciałbym poznać jedną. Szef nie lubi, gdy klienci rozmawiają z dziewczynami. Czy mogę porozmawiać z kimś innym? John Z. Ten facet chce z tobą pogadać. Tak. Jak leci? Czego chcesz? Ładny lokal. Czego chcesz? Potrzebuję informacji. Wejdźmy tutaj. Pytałem o dziewczynę. O co konkretnie? Wiesz, zastanawiałem się, czy... No wiesz, nie mógłbym poznać jednej z nich. Poznać jedną z nich? Poznać jedną z nich. Za odpowiednią cenę mogę nagrać spotkanie, ale tylko za poznawcze. Rozumiem. Ile? 200. 200. Koleś, chcesz poznać jedną z dziewczyn, czy nie? To ma ładny tyłek. Nie mamy już o czym rozmawiać. Dobranoc. Masz. Ta, która mnie interesuje, nazywa się Aris. Kim ty jesteś? Jestem gościem, który pociągnie za spust, jeśli nie dowie się tego, czego chce. Dobrze, dobrze. Co chcesz wiedzieć? Znasz dziewczynę, o której mówię. Ja się przyglądam. Ładny. Gdzie ją trzymają? Jest z szefem. Chcieliśmy umieścić ją w jednej z klatek, ale nie chciała tańczyć. To nie wyglądało dobrze. Gdzie jest twój szef? Ma biuro na zapleczu. Na tyłach klubu są drzwi. Prowadzą na korytarz. Ona tam jest. Daj mi klucz do tych drzwi. Nie mogę. On mnie zabije. Ja cię zabiję, jeśli tego nie zrobisz. Daj mi klucz i uciekaj. Może szef cię nie znajdzie. Nie dasz mi klucza i... Dobrze, dobrze. Dobra, moment. Dobra, zapisz. Gdzieś tu jest ty. O, właśnie. Jest to, ale jest kościół był. Jest wszystko wpływa, co ja dorwałem? Lepszy Kevlar dorwałem. No, chodź, chodź. Należy, taki kontrolny strzał. No, przeszukaj debila. Wszystko. Joki backflip. Tutaj coś jest? No. Nie szukałem. Ej, to. Ej, nie hamuty. Spoko. Kanwas. No. Tak. O! Strzelbunia! Jak ten tak? Dobra. Kevlar jest taki podjebany. Zasady morduje każdego. Dobra. Dajcie do styli. Joki backstreet, panie. Jakie tak piste. Trochę eksploracji w kartach. Jak oni jeszcze im tego rzeczy? Właśnie, pamiętałem, że to jest tył. A teraz to się zawalałem z czerwą. Chyba, moment. Bo mam level, level piłę i... Wiem, że mam inaczej, bo musiałem wziąć jakąś... To. Musiałem wykorzystać... No... Już gra mi ustaliła odgórnie, jaki wezmę, wziąłem tego. O! Co to ja dorwałem? Karabinek, pistolet, zarąbiście są ustawione, szklamo mam. Aris? Tatusiu? Jestem znajomym twojego ojca. Tato? Nic ci nie jest. Tato? Trzeba je chyba w głowie. Wynośmy się stąd. Tato? No, strasznie krzywo. No mam poziom, ja pierdzielę. Zarąbiście szybko się pijają. Małość. Idź! Idź! A w sumie tutaj nie wymuszę, żeby to odpalić. Masz już przed. No. Cześć, Rod. Jest mój człowiek. Chodź, siadaj. Jak leci? O wiele lepiej. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę. Podwójna whisky. Czysta. Dla ciebie wszystko, przyjacielu. Potrzebuję informacji. Pomogę ci, jeśli tylko mogę, wspólniku. Wiesz coś o dzielnicy Pomp? Niewiele. A co? Muszę dostać się tam bez ściągania na siebie nadmiernej uwagi. Dzielnica Pomp, tak? Niech pomyślę. Mam mapę tej dzielnicy. Mój kolega dużo tam pracował. W weekendy pomagałem mu, żeby sobie dorobić. Świetnie. Przyniosę ci ją. Jest na zapleczu. Minęło parę lat, więc pewnie kilka rzeczy się zmieniło, ale lepsze to niż nic. Dokładnie. Co możesz mi powiedzieć o głodnych bykach? O tej wytwórni żywności? Co chcesz wiedzieć? Muszę poznać kogoś, kto był w środku. Kogoś, kto zna to miejsce. Mój znajomy kilka dni temu został stamtąd zwolniony. Nie jest z tego powodu zbyt szczęśliwy. Pewnie chętnie z tobą pogada. Nazywa się Bill. Możesz nas umówić? Z chęcią. Wyślę ci e-mail. Napiszę gdzie i kiedy. Świetnie. Dzięki, Rod. Cała przyjemność po mojej stronie. Bill może przeczytać informacje ze swoim level? What the fuck? I to się. I na razie. Czekajcie. Tele. Wystać. Tak. Spoko. Wyślę ten jeszcze. Polecimy szybko zobaczyć. Zobacz sobie. Ja na serio będę musiał zrobić jak najszybciej samochód. 6. Dobra. Ja sobie jak sobie będę samochód 4 razy podróżować, więc... Kevlar skąd podpierdzieliłem. Trochę rzeczy podpieprzyłem. Trochę będzie hajsy. Dobra, spylimy. Ja sobie spróbuję załatwić. Spylimy te rzeczy, które mam, są mi niepotrzebne. Te pomagacze, te pakunki, niepakunki, stary kevlar itp. itp. I zakończymy pierwszy odcinek Sabotainy. Ja za chwilę spróbuję wspominać jakąś kasę, bądź nie. Samochód na serce przez i jest. No lepiej po prostu. A się wiewać nie wiebiesz. O. Tak. A te samochody to drogo. 30, 70, 2, 6, 7, 55. O. 5. Tak jest tańca. Chyba jest najtańszy. Uja pierdziele, panie. 28. 20. Na 20 jest najtańszy. Inne zwykły pan. Spoko. Przydaję trochę tej broni, bo tak nas zbierało. Zostawię. Wylić. I to też. Jakie lekki zrobiłem. Tej płytki nie mogę sprzedać, bo to jest potrzebna akurat. No i gitara się masz. Tak. I nie stać mnie na ten samochód? No nie warto. Dobra, i tym akcentem zakończymy pierwszy odcinek Sabotain. Cześć, czołem, nara, mój SurvivalMan604. Do zobaczenia w następnych odcinkach z tej gry. I wiadomo co zróbcie po filmie. Czyli zostawcie lajka, aby dotarło to do większej ilości widzów, bo chcę trochę ten kanał rozwinąć. No to pa!